kwietniu 2017 powierzono mi funkcję praktycznie zbudowania chóru. Początki były oczywiście trudne, ponieważ był to połowa drugiego semestru, ale nam się udało na tyle, że już 9 bodajże maja 2017 roku śpiewaliśmy pierwszą uroczystość. Było to nadanie tytułu doktora honoris causa prezydentowi miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi. Także to było takie, że tak powiem, przetarcie się chóru. Śpiewamy to, co oni chcą śpiewać. To nie jest na zasadzie jakichś narzuconych rzeczy, jakiejś strasznej klasyki na przykład, bo musimy pamiętać o tym, że jest to ruch amatorski. Nie ma jakichś szczególnych przesłuchań, żeby wejść do chóru i tak dalej. Natomiast jest to po prostu w ten sposób. Ktoś przychodzi, śpiewa. Przechodziliśmy akurat z jednych zajęć do drugich i widział plakat, że jest nabór do chóru. A chłopaki z pomysłem, ej, a może byśmy poszli do chóru? I mówię, w sumie czemu nie? No i przyszliśmy na jedną próbę, tak w sumie zostaliśmy. Na początku podchodziliśmy do tego z dużym humorem, ale no mimo wszystko się spodobało. Dla mnie to było nowym doświadczeniem, bo nigdy wcześniej do chóru nie uczęszczałem. Stwierdziłem, że to moja ostatnia szansa, bo w zasadzie jak zacznie się praca, takiej szansy raczej mieć nie będę. Spodziewałem się ciężkich przesłuchań. Prawdę mówiąc, miałem wtedy delikatne przeziębienie, więc bałem się, że niestety to będzie pierwsza i ostatnia moja próba. Natomiast atmosfera tutaj okazała się zdecydowanie bardzo przyjazna. Wszyscy z uśmiechem powitali nas jako nowe osoby tutaj. Akurat mam to szczęście, że to jest młodzież no, taka zdyscyplinowana, elitarna, o bardzo wysokiej kulturze osobistej i pracujemy, mówię, w tych podgrupach. Uczymy się na zasadzie słuchu, prawda? Nie na zasadzie czytania nut i po prostu na spokojnie, także i każdy się, że tak powiem, na bieżąco wdraża. Czy faktycznie śpiewać każdy może? Myślę, że tak. W naszym chórze naprawdę się znajdzie miejsce dla, myślę, że każdego, kto po prostu chce śpiewać. Bo jak ktoś chce śpiewać, to da radę sobie na pewno. Ja też przyszłam właściwie bez żadnego przygotowania, a już dosłownie kilka dni po mojej pierwszej próbie tutaj miałam występ. Także myślę, że to jest kwestia po prostu chęci i wiadomo, jakiejś praktyki ćwiczenia, ale naprawdę każdy sobie poradzi. Jak to powiedziała nasza pani dyrygent, co nie dośpiewasz, to dowyglądasz. I tak się trzymamy super. Jego imienia. Sławcie Pana, sławcie Pana, głoście Jego chwałę wśród narodu. Śpiewajcie, grajcie Jego psalmy, rozmawiajcie wszystkie Jego cuda. Szczycie się Jego świętym imieniem, niech się weselą nasze serca. Rozważajcie o Jego potędze, posłuchujcie Jego oblicza. Mówcie o cudach, które uczynił, o Jego czynach pamiętajcie. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Sławcie Pana, sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Sławcie Pana, sławcie Pana, poście Jego chwałę. Co
jeszcze jest bardzo ważne, że są to studenci, tak jak powiedziałam, już ci wybrani raczej, którzy wiedzą, czego chcą i wielokrotnie starają się o to elitarne stypendium jego magnificencji rektora. To stypendium rektorskie dla wyróżniających się studentów. I za nie tyle, że za udział w pracy chóru, tylko za te nasze osiągnięcia otrzymują dodatkowe punkty, żeby otrzymać to stypendium. Także jest to, są to walory i artystyczne, i duchowe, ale również zwyczajne, przyziemne, materialne. Jesteśmy wdzięczni za takie wsparcie. Władza. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, mamy próby po około 2 godziny dziennie, wtorki i środy. Na początku jak zawsze rozgrzewka głosu, później jakieś takie utwory, które znamy. No i zaczynamy nowe utwory, trzeba szlifować stare, przy okazji uczyć się nowych i wiadomo, rozwijać się przede wszystkim. Jesteśmy ludźmi z różnymi zainteresowaniami, których łączy tylko jedno. Łączy to, że wszyscy kochamy muzykę i to nas tak ze sobą spaja i tworzy tutaj taką rodzinną atmosferę. Dołączyłam do tego chóru już rok temu. Było tutaj bardzo mało osób. No i w tym roku jestem w szoku, że już jest tyle chętnych i chór cały czas się rozrasta. Naprawdę super ludzie, mega znajomości i to na studiach się przydaje, bo na studiach najważniejsze jest poznać dużo ludzi, żeby zawsze było z kim się dogadać, z kimś pouczyć i tak dalej. Słuchajcie, powiem tak, śpiewać każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej, jak to się często mówi. Myślę, że warto jest na pewno spróbować, przekonać się, poznać, na ile możemy tutaj się popisać i myślę, że warto nas odwiedzić. Przyjść, zobaczyć, jak to jest. Czyli serdecznie zapraszacie. Oczywiście. Ja również dołączam się do zaproszenia. Dziękuję bardzo.